Kojarzycie firmę Navitel, a wiecie, że robi również powerbanki? Tą firmę na pewno kojarzycie chociażby z mojego kanału, gdzie prezentuję różnego rodzaju wideorejestratory i są naprawdę w porządku. Niektóre naprawdę bardzo dobre, ale trzeba niestety zapłacić za nie odrobinę więcej niż na przykład za podstawowe produkty tej właśnie oto firmy. Na dzi Dzisiaj na warsztat biorę Powerbank o największej pojemności, jaka ta firma produkuje, czyli 20 000 mAh, model PWR20AL w wersji Black. Ja jestem Adrian, a dzisiaj zapraszam Cię do recenzji, bo ten produkt naprawdę jest warty uwagi. Zapraszam! Zawartość opakowania. Zawartość opakowania w tym wypadku zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Ale dlaczego? Oprócz samego kabla do ładowania PowerBanku o standardzie USB-C i USB-C i samego PowerBanku, otrzymujemy fajnej jakości ETUI, które jest wykonane w całości z gumy, co ma chronić główne warstwy PowerBanku właśnie przed zarysowaniami. Jakość wykonania: jakość wykonania w tym wypadku, w tym modelu, czyli PWR 20 AL. Czy to jest wersja Black czy wersja Silver, to nie ma znaczenia. Jest wykonany z aluminium, co oprócz trwałości samego powerbanka, mowa tutaj również o lepszym odprowadzaniu ciepła i co za tym idzie dłuższej żywotności akumulatorów. Z przodu mamy wyświetlacz i przycisk Check, który informuje nas o aktualnym naładowaniu tego urządzenia. Obok. Posiadamy dwa klasyczne USB-A, jedno wejście i wyjście USB-C i wejście mikro USB, czyli pełen wachlarz na dzień dzisiejszy możliwości. Maksymalna moc tego urządzenia to 22,5 W. Co według mnie, dla mnie jest w zupełności wystarczające do naładowania takich urządzeń, jak na przykład telefony, tablety, kamery, monitory poglądowe, mikrofony i tak dalej, i tak dalej. Posiada Quick Charge 3.0, jak również 2.0, bo trzeba pamiętać, że Quick Charge 3.0 zawsze jest kompatybilny wstecz, jak również Power Delivery. Specyfikacja techniczna modelu PWR20AL wersji Black. Przede wszystkim to, na co ja zwracam uwagę, to pojemność. 20 tysięcy miliamperogodzin. 22,5 W maksymalnego obciążenia i porty. Przede wszystkim USB-C. Przynajmniej jeden i dwa USB-A. A jeżeli ciebie interesuje specyfikacja pełna, to dokładnie w tym momencie będziesz miał wypisane wszystkie specyfikacje, co podaje producent. Czym wyróżnia się taki Powerbank na tle konkurencji? Między innymi tym, że po naciśnięciu. Przycisku Check mamy wyświetlacz, który dokładnie pokazuje ci, ile jeszcze zostało w pamięci właśnie z tych 20 tysięcy mAh, ale również porty: dwa porty USB-A, port USB-C i w razie potrzeby stary port do ładowania mikro USB. Po co mikro USB? Tak naprawdę nie wiem. Po co mikro USB? Może dlatego, że jeżeli byśmy ładowali dwoma portami USB-A jakieś urządzenia i dodatkowo musielibyśmy podładować na przykład wykorzystując port USB-C, to mamy taką możliwość, że podpinając mikro USB ładujemy bezpośrednio trzy urządzenia. Podsumowując. Powerbank firmy Navitel model PWR-20AL zrobił naprawdę na mnie duże wrażenie za jakość wykonania, za dostarczony przez producenta gratis etui, o którym Wam właśnie mówiłem, bo bardzo nie lubię, jeżeli na, tak jak w tym wypadku, aluminium czarny kolor i jest on cały porysowany. No nie wygląda to estetycznie. A jakich minusów się dopatrzyłem, jeżeli chodzi właśnie o ten model? Przede wszystkim to etui. Etui jest naprawdę bardzo fajnie wykonane, ale według mnie powinno być koloru dokładnie takiego jak powerbank. Nie sądzicie? Drugi minus i chyba ostatni to zamiast portu micro USB dołożyłbym jeszcze jeden port USB C. Również z możliwością dwustronną, czyli można ładować tego powerbanka przez ten sam port i odbierać energię z tego powerbanka, tak jak ma to miejsce właśnie obok, czyli USB-C in i out. To byłoby na tyle. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, przycisku subskrybuj. Ja zapraszam Cię do sekcji komentarzy i to wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem w nowym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!